Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam Cię w kolejnym odcinku Stited Grail The Fall of Avalon. Ale ucichło wszystko. Muzyki nie ma? Co się dzieje? Nie, dobra, słuchajcie. To jest jakiś posąg? Nie, wydawało mi się tak, że tu jakiś posąg stoi. Dobra, słuchajcie, musimy tak. Przede wszystkim wrócić się tam do tej zatopionej wioski. Czy tam wioski, bo zatopiona wioska jest trochę wyżej. Do wioski. Zobaczyć, czy usunęli już gościa, który wisi. O, została tylko szubienica po nim. I do naszej starszej wiedźmy pani, cholera wie jak ona się nazywa, nie pamiętam już, udać się, żeby jej powiedzieć, co zobaczyliśmy tak naprawdę tam. Więc idźmy. O! Aż uwielbiam te zacinające się zapisy gry. Elaine, słuchaj, znalazłem coś. Unbelievable. The book clearly described a figure like a menhir. Oh, no, no. I never thought it could be actual Fordweller. Probably one of the lost. Elvis never described him as a living, intelligent creature. More like a, well, a piece of furniture. So many years after the war and the keepers treated him so callously. And there was so much we could have learned from him. Well, that doesn't change the fact that I was terribly wrong. I'd convinced myself that I would find what I was looking for on the Andraste. Oh, what a silly old goose I've turned out to be. Here, take these coins as a token of my gratitude. Although the knowledge you found is invaluable, you are a bright child. Who knows? Maybe you'll find a way to beat the weirdness. Maybe, maybe. Kto wie, Cholipa, kto wie. No ale zadanie wykonane to najważniejsze. To najważniejsze, słuchajcie. Ja bym chciał... Aha, tylko to stąd nie mogę nic zrobić. Dobra, wyjdźmy sobie przed... Pamiętam, że miałem z tym Ronem pogadać. Ale czy mi się chce robić tą misję dzisiaj? Wydaje mi się, że nie. Więc udajmy się w końcu. Koniec końców. Do świątyni Wszechmatki i zróbmy tą misję, którą mamy z rogów południa. To najwyższa pora. Ej, respią się przeciwnicy, bandyci się zrespili, co jest? Co jest? Oj, siemano! Kurwa, spierdamy stąd. Ła, gnoju, nie bij mnie. A, za zero mi za... za zero mnie uderzył. Dobra, gościu, ale z czym do ludzi? On mnie ściga? Naprawdę? No dobra. Skoro tak. Dobra, trzymaj się, cześć. Szkoda, że... Kurna, dostałem strzałą w ryj. No nie, przestańcie we mnie rzucać, no. On do mnie strzela stamtąd, nie? O jest, nie dostrzelę, dobra. O, trafiłem go, nice. Tego chyba... Nie, tego nie. O, teraz go trafiłem, dobra. No tak, tak, chcieli się bawić. A ten co robi? On pobiegł, bo myślał, że... Oj, 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 kolego. Ależ przypał. Dobra, czekajcie, bo tu trzeba ich powybijać, zanim do nas dobiegną w ogóle. O kurde, nie trafiłem. O, jeszcze tu jest, proszę bardzo. Panowie, koledzy. No ale proszę, proszę mi tu bez takich. Dobrze? Dobra, ale oni słabiutcy strasznie, więc... Na luzie można to zrobić. O, i awansik dostaliśmy. By the way, 22 poziom, mieliśmy 20 przed chwilą. Szybkie awanse tutaj poszły? A pietruszkę sobie podnieśmy, bo to się może przydać. Okej, czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę, okej. No to git. Bo już się zacząłem bać, czy na pewno w dobrą stronę. Chociaż ta mapa nie jest jakaś strasznie duża też, nie? Więc dużo opcji jakby zgubienia się tutaj nie ma. Umówmy się, że tutaj nie ma zbyt dużo opcji zgubienia się. Więc jest not bad, ale... Czekajcie. No my kiedy ze siechki, gdzie mam iść? A, cały czas przed siebie, dobra. Dobra, git, git. No mam nadzieję, że... Znaczy, z jednej strony cieszyłbym się, jakby tu były jakieś potwory do pokonania. Z drugiej strony, po co? Ale tutaj widzę, że są jakieś wieże. Przed nami jeszcze.
Trzeba będzie to na pewno pozwiedzać, a tymczasem... No witam, dzień dobry. No dzięki, co ty nie powiesz? A jak powinienem smell? Dobrze, że mnie nie zabiliście. Przychodzę przypadkiem. No niekoniecznie. No dobra. Który to twój brat? Roder's not here. I don't know where he went. He got up and left in the night. Pomidory widzę, jak tam rosną. He's very wise. He's the pride of the Svein tribe. But he's not here. He went somewhere. And I don't know when he'll come back. Wszyscy gdzieś poszli. To ciekawe. Nie myśleliście, żeby go poszukać? This camp, or I'll rip your legs off. Understood? I really like my legs. And I wouldn't want them ripped off. So I can't use them to go look for my brother. O Boże, mogę go poszukać w swoim imieniu, stary, no. You're not worried about your legs. You don't like them attached to your body. Nie odpowiadam przed Jednookim. Chcę ci pomóc. Chcę ci pomóc. Pewnie w te ruiny, co mówiłem. Być może. Być może to karp. Czy mogę już wejść? O, aż mi się gra zapisała z wrażenia. O, i dziw jeszcze tu idzie. No to nieźle. Dobra, właśnie do środka. Pomidorki sobie zbierzemy. Ale fajne jest to, że w tej grze wszystko rośnie tak, jak rośnie realnie, nie? W sensie te pomidory rosną na gałązkach, a nie tak jak w niektórych grach jest, że one są gdzieś rzucone z dupy. Więc naprawdę, naprawdę to fajnie oddaje taki klimacik, nie? Mogę stąd wszystko brać i nic się nie stanie? No dobra, ale my tu przyszliśmy... To jest własny znacznik. Świątynia Wszechmatki, no dobra, no... Przyszliśmy tu w jasnym celu, ale nie widzę tam, żeby było cokolwiek, więc może pójdźmy dalej. Może chodzi o to, żeby pójść do samego końca i tutaj coś będzie po prostu na nas czekało. No bo nie wiem, czekajcie. O kurwa, wtargnięcie. Dobra, dobra, cofam. Ale jak ja mam tam wejść, żeby nie było wtargnięcia? To jest dobre pytanie, co? Dobra, pozbierajmy sobie. Może jest tu ktoś, kto by z nami pogadał i który by przekonał, jak mamy wejść tam dalej. Jakieś liny, nie liny, to dobra, pozbierajmy sobie. Tu jest ten ołtarzyk, przy którym ja zawsze zbierałem te... O! O! Ciekawe. Te medaliony, ale nie widzę tutaj, żeby można było złożyć ofiarę albo cokolwiek. Dobra, zejdźmy sobie w dół. I wniosek z tego, musimy tu z kimś pogadać, ale jeszcze nie wiem z kim. Może jest tu jakiś starszy wioski albo coś. Wran. We need to talk. Oh, look at you. We all thought you were a madman. Or just saft in the heat to go snooping around a camp like that. And now here you are. So, you want something? Or you just came here to stare? Tylko się gapię. Chcę się dostać do świątyni. The temple now belongs to the Delrida. Nebdig is in unless I say so. And you don't strike me as a godly sort of person. Dobrze trafiłem. What do you want from there anyway? Ciekawość mnie tu przywiodła.
Nie muszę się przed tobą tłumaczyć. Jestem tu, by się pomodlić. Ale tu nie ma dobrej odpowiedzi. Tu nie ma dobrej odpowiedzi. Jestem tu po kapitana. Ciekawość mnie tu przywiodła. Może to ciekawość mnie tu przywiodła, będzie najlepsze. So you're soft in the heat. I'm not gonna lie. You're funny to watch. But you better scram before I lose my patience. Spokojnie, spokojnie. Co mogę zrobić? Spoken like you were born and raised in Timberwall. Why should I even bother talking to you? Znam mężczyznę z Dalaraya. I know of him. I heard he's a decent warrior, but he's no Volker, so I can't tell you any more than that. Trudno. A więc jesteś dowódcą tego obozu? Aye, that I am. And I've no time for bullshit. So keep it short and sweet unless you want a taste of my axe. Możemy się bić jak chcesz, nie ma problemu. Ale nie wiem, czy to będzie na plus dla ciebie. I should tell you that because... Cóż. No or no. No any more. If Camelot wants it back, they're welcome to try. O. No dobra, tylko... Oj. Chowaj tą broń, bo tu nie wiadomo, co się wydarzy. Bo pytanie, co ja mogę zrobić, żeby się faktycznie, realnie dostać tam, gdzie chciałbym się dostać. A tu mam skrytkę w ogóle. Ej, to ciekawe. Ciekawe, czy... Ale poczekajcie, jeśli tu jest skrytka, to będzie oznaczało tylko tyle, że żeby się dostać na górę, muszę złożyć całą broń. Tak podejrzewam, że to będzie wyglądało. Oj, keep your hands where I can see them. You've got balls to come here, but one wrong move and you'll lose them. No dobra, dobra, spokojnie. Jeden z was na pewno, spokojnie, nie mam złych zamiarów. Jestem znajomym Konhura, znasz go? Nie, nie mam złych zamiarów. Yeah? I do. What are you doing here? Chcę się dostać do świątyni. Then you have a problem. Because the temple now belongs to One Eye. And he told us to sit here on our arses and make sure no one goes inside. So, you're not going inside. But I really hope you'll try. At least I can warm myself up by chopping off your head. While you're here, why don't you make yourself useful? No, co potrzeba? I'm sitting here like some wimp as if I pissed off Matyra herself. And I can't even go hunting. But you, I see, have arms, legs, eyes, and even a weapon. There's loads of game around. And I need you to kill a bear. And bring me its pelt and its claws. No proszę. Good. Not only have you proven that you're willing to put in the work, but more importantly, you've proven that you're about as competent as a teenager from our tribe. That means I can share the effects of my tribe's craftsmanship with you. I'll have to admit that, for a stray, you're not half bad with that iron of yours. Even though it's crap. Ej, w ogóle co jest śmieszne, to pokazuje po prostu podejście do RPGa. W sensie, jeśli w RPGu zbieracie wszystko, jak macie nielimitowaną ilość, jakby wiecie, jak was nie limituje jakoś niesamowicie inwentory, to zbierajcie zawsze wszystko, bo później przynajmniej nie musicie wykonywać części zadań, bo po prostu sobie podchodzicie, on wam mówi, że chce to, a wy mówicie, wyciągacie z zapaska, mówi, ja problemu mam, proszę, proszę. O czym ty mówisz? To jest dobra broń. Maybe for slaughtering sick cattle, but not for fighting. There's no better iron than a Reata axe. Tell you what, I'll teach you how to make one. And if you do good, I might even tell Vran that you're not the worst of the strays. To akurat G jest. Zobaczmy, co on tu ma. Same gówna, tak szczerze mówiąc. On co? Przepraszam, ale... Przepraszam, ale z czym do ludzi, nie? Bronie wręcz otrzymują premię do obrażeń równo procentowi twoich brakujących PZ-ów. To jest całkiem nieźle. Całkiem niezłe znaczy, nie całkiem nieźle. Dobra, co ja mam zrobić? Wykonując topór berserka. Jak ja mam go wykonać? Oni tu nie mają chyba kuźni. Czy mają? Czekajcie, pokażcie tą misję jeszcze raz. Zadania. Żelazna. Mogę udowodnić swoją przydatność przed Ugwę, wykonując topór berserka według jego instrukcji. Dobra, on mi podał już te instrukcje, jak rozumiem, si? No dobra, jeszcze z tą Terow pogadajmy.
Tam z tym teraz. Still doesn't tell me anything. O co chodzi? First, you showed up here like a dimwit. Now you're walking around camp like it's nothing. No. I look into your eyes and I don't know whether you're made of steel or you're just a fool. But you're here. And Sobdair didn't chop you to pieces with his axe. The runes, oh, they seem to favor you, even though you're an outsider. I guess that has to be enough, for now. It's still more than you should expect. If you need something, talk to Varan. She's in charge. The woman. Widzę, że coś cię gryzie. Ferav wasn't made to sit on his ass in one place. I know the ancient mist is coming, and that means one thing. I could go hunting for a mistbearer. Even the druids don't know shit about those creatures, but we talked a lot about them in my tribe. Everyone from Feud wants to face one of those wraiths, and I'd love to get my hands on one of their corpses. Those are priceless and can be used for strong magic. Oh, zapoluję na niego. The stray wants to impress the Del Rita, to show courage and goodwill. So be it. The words were spoken. Now I'll wait for proof of the deed. Ale to... Go. Bring glory to your ancestors. Ferov will be waiting. Ale to tym sposobem dowiedzieliśmy się, że można wejść do tej mgły, która się porusza. I tam są przeciwnicy. Którzy powinni być nomen omen mocniejsi niż ci do tej pory. Więc, moi drodzy, no to jest czas. To jest czas, żeby pójść i znaleźć mgłę. I się do niej wbić. Bo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. W sensie... Jak to wygląda w środku, nie? Czy to po prostu jest tak, że wpadasz i cyk? Dobra, przestańcie mnie tu... Dobra, trzeba ich pozabijać, już widzę. Chciałem nie, ale jednak się nie da chyba inaczej. Dobra, na spokojnie, na chillku. Dobra, ale panowie, no... To eskorta kupca w ogóle. Dobra, zadałeś mi za dużo obrażeń, masz teraz przypał. Dzięki. Przynajmniej sobie HP odnowiłem. Ale na górze tutaj jakieś typy jeszcze stoją. Siemano. Dobra, pocięty. Pocięty normalnie jakby z łodzi był. Kurwa. No idź mnie stąd. Dobra, gościu. Daj se spokój. Ej, no i wyciąłem ich. I tu są jakieś typy jeszcze. Bandyta, bandyta, bandyta. No ale... Dobra, ten prawie zdech. Dobra, ja sobie ich na spokojnie przytankuję. Co to przyszło? A, to Grindelow przyszedł. Kurna, co jest? Na chillku teraz. Ojojoj. Dobra, Grindelow. Przestań fisiować. Przestań fisiować, no. Dobra, jakieś noże do rzucania, monetki. To wszystko sobie weźmiemy. Natomiast... On mi mówił, że ten jego brat się gdzieś tu zagubił wśród bandytów chyba, nie? Tam są jakieś typy na górze. Idźmy tutaj zobaczyć. Oj, mgła się zbliża, idealnie. Tu się wszystko zgrywa, słuchajcie. Tu się wszystko zgrywa. Czy to jest ten ziomek, który się zgubił? Tak jest. Mówisz o tym stole? Kogo to jest stół? Jesteś Goder Brak Sobgdeller? O nie! No także myślą. I co to jest za ten? Że jak wyjdę, to co? Znaczy ja nie mam z nim problemu, nie? Bo ja sobie go potnę, to jest... Tam żaden, wiecie, żaden wyczyn. Jakby nie oszukujmy się. On tam mi tyle zadaje tego damage'a, że ja sobie mogę stać, on mnie może bić. O, widzicie? I cyk. No trudno. No nie chciałem go zabijać, no ale no wyszło jak wyszło, nie? No i co ja mogę teraz?
To ja mogę, słuchajcie. Będzie przypał, bo ogólnie zabiłem jego brata, ale no... Że zawsze mogę powiedzieć, że znalazłem go martwego niby. Jakby nie było w sumie. Że przyniosłem jego kilt, czy co to tam miał przy sobie. W sumie to nie byłoby takie głupie wyjście całkiem. Dobra, gdzie jest ta mgła? Bo ona tu była przed chwilą. Przecież nie będę za nią biegał. I no była tu przed chwilą. I gdzie jest? Tam jest. Trzeba byłoby się tepnąć na kromlech w sumie. To się tepnijmy na kromlech. Tu się już zrespili następni. I oni się respią, ale po prostu po jakimś czasie. Tego co widzę. Dobra, wbijajmy w tą mgłę i tyle. A zapiszmy sobie tylko jeszcze, nie? Bo to tak wiecie. Wiecie, gdzie mam tu to miejsce zapisu. Wbijmy się tam w tą mgłę. Choć nie wiem, co mnie tam czeka. To będzie ciekawe. O! Finally, welcome to the weirdness. Your brethren cannot step into the fog without consequences. But although I'm still weak, I can protect you for now. Dlaczego chciałeś, żebym wkroczyć w dziw? Więc co teraz? Ja z tobą też, chociaż nie wiem, kim jesteś nadal. Gdzieś blisko? Może on jest Arturem? Excalibur. O! Drogi są dość rozległe. Jest jakiś artefakt. No Excalibur na 100%, nie? No dobra. Dobra, ale ja tu przyszedłem po mglaka. O, no, kurwa, trupojad? Ja tu po mglaki przyszedłem, chuj z tym trupojadem. Pytanie, czy jak to niebieskie się skończy... A, to teraz HP tracę. No dobra, ale tego mglaka jak nie było, tak nie ma. Ja trochę nie kumam. Już mi się to odnowiło? Ej, teraz to się chyba... rozpadło. Ej, to się roz... Co jest? Czemu to się rozpadło? What the hell teraz? I co się wydarzyło? Dobra, poczekajcie, bo teraz tak, żelazna wola. Godzina wilka. Nie chcę się bić z riatami, muszę pomagać. Zabić mgielca, no dobra, ale... Kurna, gdzie ja go znajdę? Dobra, najpierw pójdźmy... zrobić ten topór. Tego berserka. Żeby już móc w następnym odcinku pójść tam do nich i jakby coś oddać, nie? Żeby już móc coś oddać. Więc idźmy tutaj, zobaczmy, co ja potrzebuję na to. Kurwa, nie to... Nie to miejsce! Dobra, trudno. Topór berserka. Potrzebuję drewna. Jakby serio? Skąd ja teraz drewno wezmę? Jak tu pewno nigdzie nie ma.
Bo ja już wszystko tu powyzbierałem, nie? Ja jebę. Oje, a wymagana siekiera, no tak. Rąbanie drewienek. Superancko, dobra. Teraz tą siekierkę możemy wydupić. A ja jakąś jedną wyrzuciłem, a drugą mam w rękach. Albo to topór bojowy, a to jest siekiera, czekajcie. I teraz tak, bronie. A po chuj mi ten topór bojowy tak w zasadzie. Potrzebny mi? No nie. W sumie to nawet dobrze, że go wydupiłem. No dobra, stwórzmy ten topór. Niech sobie mają. Chociaż szczerze mówiąc jest mega słaby, nie? Jest mega, mega słaby. Natomiast słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i oczywiście zachęcam do wspierania go, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!